Siemka, z tej strony Prosto, a to jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 2. Jak sami pamiętacie, skończyliśmy sobie sekwencję 11, z tego co pamiętam. Czy mam rację? Owszem, mam rację. I teraz sobie zaczniemy sekwencję 19. Co? Sekwencję 12 pod tytułem Uderzenie na Forli. Ogólnie na Xboxie 360 i PS3 był to jako dodatek, a tutaj w wersji na PS4, na Xboxa One i na PC-ta jest to normalnie w grze. Dlatego się zdziwiłem, że tutaj, no, że tu nagle nam wyrosła 12 sekwencja, nie? Będzie jeszcze 13. Będzie chyba Ognisko Próżności. Ognisko Próżności. A Well, to się będzie well. dziać w Wenecji. Look who it is. Madonna. I thought when we met you were a bit special, but an assassin. Towarzysz Katerinie i Machiavellemu w drodze do Forli. Walk with me, Taro. You're going to love Forli. The cannons and Arcitadella alone go back 100 years. The artifact will be quite safe there. Forgive me, but I've never heard of a woman ruling her own city before. It's very impressive. Well, it was my husband's before, of course. He died. Oh, sorry. Ej, ale on żył przecież, lol. Oh. We discovered Girolamo Riario was working for the Templars, making a map of the locations of the remaining Codex pages. I never liked that goddamn son of a bitch anyway. He was a lousy father, boring in bed, and a pain in my ass. O, look. Co tu się dzieje? Oh no. Przyspieszycie? Nie. What's happening? They came as soon as we left the city walls, Signora. The city is under attack. What? By who? The Orsi brothers, Signora. Oh, sangue di Giuda. Who are the Orsi? The same canaglia I hired to kill my husband. It's the Spaniard, of course. The Orsi have no worldview bigger than their purse. But how could he know where we were taking the apple? Before we even knew. Because they're not here for the apple, Ezio. They're after Riario's map. Basta with your map, Nicolo. My children are inside. Oh, porco demonio. Biegnij ku bramom Forli. Dobra. To może być ciekawsze niż jakaś inna misja, niż te zwykłe misje, które mieliśmy według mnie. Katerinę mi bić będziesz, cholero. Come on. Bramy zamknęli pewnie. Tak. Double-crossing bastards! Is there another way into this place? Aspetta. Perhaps yes. There's an old tunnel under the western wall from the canal. Bene. I'll be right back. Hey! You! Yeah, I'm talking to you! You spineless dogs! You occupy my city, my home! You think I'm going to stand? Są łódki, więc skorzystajmy z nich. O, widzę, że już się tam biją. Ah!
No bez jaj, że zabiłem jakiegoś... Nie biję wrogów, czy co? Może byś podbiegł od tyłu, co? O. Tylko jeden typek żyje. Chwila, to kanał prowadzi, sorry. Nie no, IQ 200 po prostu. Tylko on gada w ogóle. Dobra. Perdole to. Dadziu! Dobra, żeby mi ten nie przeszkadzał i ten. No tak, żeby czasem. No kurwa, zdecydujcie się. Ty też się, Ezio, zdecyduj, kogo ty chcesz bić w ogóle. Lol, zmieniłem na te. No podwójne ostrze. Przypadkowo chyba, wiecie? Ale dobrze, bo tym szybciej załatwię niż mieczem Altaira. Lub jakimkolwiek mieczem. Jeżeli ja mam jeszcze na górę wejść, no na pewno. Ciekawe jak. Dobra, to jest drabina. Dobra. Jezu, ale długa misja. Dobra, chyba już koniec, no. Ale mam kolejną. Ochroniarz. Dostań się do wnętrza Rocca di Ravaldino, twierdzy Kateriny, jednocześnie chroniąc damę i Macie Valiego.
Jeszcze chcecie się napierdalać, ludzie. Większego pierdolu nie możecie chyba dostać. Jeszcze się bijecie. To jest przykre. No, którędy w końcu? Nie no, okej. Nie wiem, czy to był nasz. No jeszcze więcej. Wow, emotions. Kwadrat, 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 kwadrat. Wow, kwadrat, kwadrat. Kurwa, ile ich tu jest, no bez przesady. No, idziemy, raz. Ile można było się bić, naprawdę, no to jest patologia. Ja pierdzielę, tego to już nie skomentuję. No nie, no Katarina mi zaraz padnie. Czekajcie, no ja muszę jej pilnować, bo ona taki wpierdol dostaje. Boże, ludzie, to się... Fuck, co to było? Aprite la porta! Aprite la porta, presto! It's an ambush! Perhaps you're hiding here. Nie no, super. Dobrze, że się wystarczająco uzbroiłem przed tą jebaną patolą. Ty, głowa w beczce. Przeniknął przez nią typek. They were playing outside when the attack began. I don't know where they are. Reinforcements from the mountains! They are breaching the citadel! Ezio, don't let those bastardi get in here!
with me. O, kolejna misja. Obrona twierdzy. Obroń twierdzę przed wszystkimi atakami. Pierdalają. Katarina zaraz spadnie. No patrzcie. O dobra, przeżyła. Co na to, żeby zrobić całe wspomnienie dzisiaj w tym odcinku? No to już trzecia misja w sumie, nie? A ma ich być 6. Sprawdźmy sobie, czy rzeczywiście będzie 6. Tak, będzie 6. Nie wiem, jak oni się tam dostali. Dobra, udało się. Okej. Dobra, lecimy dalej. Katarina! Katarina, sforza! I know you're in there. I have something you may want back. Are you missing any children? And Ezio Auditore. What a pleasant surprise. I take it you would be the Orsi brothers. Ludovico. And Gecko. At your service. Basta! Where are my children? Let them go. Of course, signora. We'll happily give them back for something of yours. A certain map. And a certain apple, brother. See, a certain apple indeed. Or shall I slice your baby's necks ear to ear? Bastardi! You think you can threaten me? I'll give you nothing! You want my children? Take them! I have the instrument to make more! Oh, fuck. When you change your mind, they'll be in the village outside the city! You have 1 hour! Katarina, no. I can't ask you to sacrifice your children. Nobody's sacrificing anything. Go get them back for me, Ezio. Si. You have my word. The apple needs to remain in the citadel. Keep this safe. Dobra. Ojciec chrzestny. Uratuj dzieci Kateriny. Jestem incognito. Chyba nie.
I want him caught. Crime. Więcej straży, proszę. Jest tu kurwa tak mało. Posras Rino. No ej, ty! Dobra, szybko. Dobra, easy. Bez konfliktów. To są wrogowie, więc tutaj mogą być dzieci. Dadziu! Daduś! Sforza women are no wilting flowers. You may look pretty to the eye, but the eyes deceive. Just ask Babbo. Jakie incognito? Ty pie! You don't really imagine I'm scared of you. I'd be very mistaken. My mama would never let me. Grazie, messere. But my brother, they're holding Ottaviano at the lighthouse. Dobra, Bianca uratowana. Sorry, za ear rape. Zapewne go mieliście. Jak kot. Tak miałknął. Tak mi się wydawało. Or are you the fool? Dying for a handful of change. Was it worth it? More than you know. The maestro gains his prize because of me. Muori col tuo orgoglio. Per quanto vale. Requiescat in pace. Dobra. Grazie, signore. Ojciec chrzestny zsynchronizowany. Ui. Znowu godzinny odcinek zrobimy. Co wy na to? Jak z glifów. Wow. You're fucking amazing.
A patrzcie, nie mam tego incognito. Znaczy, Boże, mam incognito. Nie jestem rozpoznawalny. What are you doing out here? I'm so sorry, Ezio. I'm so sorry. What happened? It was a trick to lower our defenses. As soon as you left, they attacked again. Checo Orsi. He has the apple. What? No! Where is he? We chased him out here. But the bastard escaped into the mountains. I'm going. U góry spierdolił. Czekomat. Odszukaj i wyeliminuj Checo Orsi, aby odzyskać jabłko. Dobra, to będzie przedostatnia misja. No spierdalaj! Żeby czasem, kurwa. Dobra. No wejdź na tego konia! No to za kretyn! Nie wierzę w niego, naprawdę. Nie wierzę, co za idiota! No nie zesraj się czasami! Nie wierzę! Nie ma nawet odstępu! Nie ma nawet gdzie uciec, bo jest pod ścianą, ale on i tak to może robić! Nie znoszę tej gry. Nie znoszę. Po prostu kurwa nie znoszę. Zdecydujesz, gdzie może obrać swój cel? Brawo! Idioto! You have your prize again. Was it worth it? So much bloodshed. A prize of such value. It will not remain yours for long. We shall see. Che miseria nascono dalla avidità. Requiescat in pace. Oh fuck. Here's fun. Ezio,
Thank God you're back with us. Are you all right? What happened to you? Mam zarost. I don't know. One of my guards had the luck to find you in the hills, next to Keck Orsi's dead body. See, that I remember. Wait, there was a third man. He took the apple. Who? He wore a black robe, like a monk. And I think a missing finger. See, Katerina, I have to go right away. Of course. Then you will need this as well. The map Nicolò spoke of. Your husband. Ex-husband, mio caro. He swore he'd uncovered the locations of all the Codex pages. You will recover the apple, but you will never find the vault without this. You know, there is an abbey in the wetlands near here, where I've seen monks wearing black robes. I'd start there. Now go. Find us a Stramaladetto monk. I think I'm going to miss you, Katerina. Oh, I know you will. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. No wejdziesz? Nie wiem, czemu się zatrzymał. Dalekopada. Przeszukaj opasło położone wśród moczar Romani w poszukiwaniu odzianego na czarno mnicha, który okradł rajskie jabłko. Nie ma mnie. Gdzie? Blessings on you, brother. Dobra. Grazie. I wonder if you can help me. What do you see? Jeszcze tamci by się przyburzyli, jak zobaczyli, co robię. Well, brother Guido has only 9 toes. You sure it wasn't a toe? Quite sure. And then there's brother Domenico, but it's his entire left arm he's lacking. Again, quite sure it was a finger. Now wait a moment. I do recall a black-robed monk with 9 fingers. Yes, of course. When we had our last San Vincenzo's feast at the abbey. Yes, I know the place. I'll try there. Grazie. Go in peace, brother. I always do. Dobra, wypierdalam z tym. Tylko oczywiście nie pokaże mi, jak daleko to jest. No bo po co? To jest asasyn. No Jesus, te konie są takie kurwa tępe. Kurczę od pewnych osób, które znam. Ło, jak wyskoczył. Czekajcie. No, Jezus, wszystko mnie swędzi. To mnie wkurwia.
O Jezu, nawet stopy mnie swędzą. Co, walka na klasztorze? Excuse me, brother. I wonder if you can... Unholy demon! Get away! What's wrong? You're the one who killed Brother Stefano! Brothers, the killer of monks has returned! Co? Ciekawe, co chodziło. Kill those who kill others, and your brother Stefano was a killer. I'm sure you are no such thing. Now, listen to me. I'm looking for a black-robed monk who's missing a finger. Missing a finger, you say? Do you mean, like, Fra Savonarola? Savonarola? Who is this? You know him? I did. He was one of us, for a time. And then? We suggested he retire to a hermitage for a good long time. I'm afraid to say his retreat has come to an end. Where would he have gone? Oh dear. Santo Spirito? In Firenze? It's where he studied. Perhaps it's where he would return. I thank you. Go with God, brother. Mhm. I koniec? Tak. Dobra. Będziemy kończyć. 6 misji zrobiłem, lol. Hey Desmond, I think I repaired that busted memory. Why don't you try opening it? Jesteśmy we Florencji. Znowu. Może w końcu wejdziemy na tą dzielnicę. Do której tak bardzo marzyłem wejść. Czekajcie. Oh my god. Już wiecie, co robimy w następnym odcinku, tak? Nie, najpierw zaczniemy od tego. Od wspomnienia zrekonstruowanego. Ile to ma misji? Ja pierdolę. Ile to misji to... Nie, matko kochana. Ogniska próżności, czyli że ludzie coś tam wkładali, coś tam, jakieś rzeczy i to palili. I ponoć rzeczywiście coś takiego było we Florencji. No i w końcu będę mógł sobie ten... Ogarnę wszystkie punkty widokowe. Moje zapragnione. 85% już. Dobra, tak więc na razie cześć, do zobaczenia w następnym odcinku. O! W następnym odcinku z Assassin's Creed 2.